Jak daleko mam CP dla Bielska? Zwracam się. 25 minut. To wnosimy tak? Czy wyjeżdżamy nożami? Jest to czwórkę, jesteśmy, damy radę. Przypadek urazowy. To jest żywcem wzięte zdarzenie sprzed kilkunastu miesięcy z rejonu naszego operacyjnego. Łaska baruje, tak? Tak, cały czas masz ten chrapiący, nieregularny oddech, 18 na minutę. Wyczuwalne na tętnicy szyjnej, niewyczuwalne na promieniowej, szybkie, 140 koło na minutę. Staramy się ocenić postępowanie zgodnie z przyjętymi algorytmami dla pacjenta, w tym przypadku urazowego. Możecie od razu kapankę przygotować. Jakie mamy ciśnienie? Raz, dwa, 3, 40. Niewyczuwalne na promieniu teraz. Patrzcie go, ja robię wierzę. Ile jest tu? Przygotowujcie płyn. 150. Szybki wolum 250, tak? KMSA 40, klatka piersiowa stabilna. No dobra, zleciały te płyny po 3 minuty, czy nie? Jeszcze nie, dopiero pierwsza minuta minęła. Szmerfem wężykowy, ciśnienie się o 5 mm subartenczne. Szmerfem wężykowe symetryczne, tony serca są szybkie, miarowe, zgodne z zapisaniem na monitorze. Drugie wpłynie trzeba jeść. To chyba odpowiedzialna praca, jak pan myśli? Myślę, że bardziej jak praca lekarza, bo pierwsi oni są zawsze, później lekarz dopiero, czyli na pewno jest to super praca, ciężka, odpowiedzialna. Powinniśmy ich szanować. Jawne. Okay. Dezynfekuję. Mamy świętą, tak jak poprzednie. Żółk. Co musieliście zrobić, jakie kroki podjąć? Szybką decyzję właśnie o transporcie do szpitala i po prostu wybadać odpowiedniejsze rzeczy. Tętno jest wyczuwalne na szyjnej, niewyczuwalne na promieniowej i około 140 na minutę. Blada, skocona, chłodna, zrazu, powyżej 4 sekundy. Wydaje się, że jak się zna algorytm, nie powinno stwarzać trudności, aczkolwiek dotychczasowe oceny pokazują, że różnie z tym bywa. A to już potrzebujesz przyjąć, tak? Na zielonym punkcie w ciągu 3 minut stoczycie około 250 litrów. Wkładam biedelkę. Czyli jak tak leci na maksa, tak? Tak. Grawitacyjnie, tak jak wyjście 50 stoczymy... Badał głowę, przyjmuję. Badał głowę, czy widzę coś na głowie. Źrenice. Myślę, że pomysł jest bardzo fajny. Myślę, że jest to duże, powiedzmy, dokształcanie dla nas, zdobywanie nowej wiedzy. Na podtrzymanie mamy dobre ciśnienie. AVPU mamy go na U. Dobra, macie podłączony drugi płyn, jak on ma lecieć? Tylko na podtrzymanie na razie w kucie. Mamy skupkowe 90, tak? Tak. Tylko G mamy. Słuchajcie, dobra. Sprawdzamy z powrotem klatkę, czy ja zmieniło się cokolwiek. Na pewno ciężko pracujemy na to, żeby ludzie mieli to poczucie pewności, że jak przyjeżdżamy, to im pomożemy, po prostu damy im szansę na to, żeby wyciągnąć ich z tarapatów. Tak jak tutaj w tej sytuacji, człowiek potrącony przez samochód, trzeba było szybko reagować, tak żeby zaopatrzyć wszystkie obrażenia u tego poszkodowanego. Myślę, że było całkiem nieźle. Bez zmian. Bardzo często się takie sytuacje zdarzają, szczególnie w miastach. Także mamy do czynienia z takimi sytuacjami bardzo często. Także tutaj liczy się bardzo czas, działanie całego zespołu, zgranie, także trenujemy, cały czas się szkolimy, tak żeby profesjonalnie podchodzić do tych wszystkich czynności. Przygotuj mi zestaw do inkubacji. Fentanyl 100 mikrogramów ładuję. Biednica była stabilna, tak, 5 dziesiątki. Się nie zmieniło. Będziemy podawać fentanyl setka. Najpierw setka fentanylu. Idzie, setka fentanylu. Tak, na pewno stres jest jakby nieodłączną częścią naszego zawodu, aczkolwiek taki, myślę, że trening, profesjonalizm daje nam szansę na to, żeby skupić się na zadaniu, na czas wykonywania działań. Te emocje do nas wracają zazwyczaj trochę później, kiedy już zaczynamy sprzątać sprzęt, to znaczy przekazaliśmy pacjenta, tak? Już wszystko, można powiedzieć, całe działania się zakończyły, wtedy zaczynamy analizować krok po kroku to, co robiliśmy. Wtedy gdzieś tam emocje do nas dopiero wracają, tak naprawdę nie pozwalamy sobie na to, żeby w czasie wykonywania działań te emocje nas zjadły. Próbujemy, tylko musimy sobie wyjechać, kochanie. Chcesz mi danią, tak?
Krzyżu. Tak, jak najbardziej. Witanie, piątka. Ładuję. Jak nie będziesz mi stabilizował głowę, dobra? Podaję i zwolnimy sobie kołnierz. Przepukuję. Okay? Witanium 5 poszło. Dobra. Sprawdź bodźce. I to stabilizuj mi. Czekaj. Na malutku. Zdejmij kołnierz. Klocki zostawiamy. Całkiem? Tak, kołnierz całkiem. Klocki zostawiamy. Tak naprawdę życie pokazuje, jak to się nadaje do tego zawodu. Bo jest wiele osób, które chcą pomagać, ale nie są w stanie uciągnąć takiego ciężaru emocji, powiedzmy, związanych z działaniem w terenie. Bo jednak tych zdarzeń takich ciężkich emocjonalnie jest bardzo dużo, związanych z emocjami rodziny, czy też samym zdarzeniem, tym ogromem, bardzo często masakry, która jest na miejscu zdarzenia. Więc myślę, że to czas weryfikuje tak naprawdę człowieka, ale przede wszystkim taką cechą początkową to jest to, żeby chcieć pomagać drugiemu człowiekowi. I myślę, że każdy z nas ma to coś takiego, że lubimy być przy człowieku. Płetwo nurek podczas nurkowania doznaje urazu kompresji nurkowej, szybkie wynurzenie i zespoły muszą dojść do tego, co mu dokładnie dolega, zdiagnozować i przystąpić do leczenia. Jak zniaty z tyłu? Jest możliwość rozpięcia, tak. Nurek wam powie. Krawatę mam zmontować? Nie. Takie sytuacje występują normalnie w życiu na co dzień u nurków. Jeżeli jest awaryjne wynurzenie, może dojść do kompresji i trzeba wtedy takiego płetwonurka jak najszybciej do komory dekompresyjnej dostarczyć. Okej. Do tej pory na 10 zespołów jest to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane, mają pojęcie o tym i tyle. Okej. Normalnie. Okej. Tak. 4 te temperatura. 36. 36. Tak. Okej. Nie, to zobaczmy tutaj. A co tutaj jest? Okej.